Witam z mężczyzn, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Hatman 4 na podcastie Kezerodux, Polska do Z, koło sprawy Bożej. Kontynuujemy naszą serię po tym, jak powiedziałem, że jak coś się ciekawego wydarzy, to zaczniemy. Więc, tak, w międzyczasie Ukraińcy chcieli nas jakoś zaatakować, czy coś takiego, nawet nie wiem, co chcieli do końca zrobić. Ale my po prostu powiedzieliśmy nie i na tym się skończyło. Więc teraz możemy zaatakować oczywiście Rumunię, więc to robimy. I w międzyczasie też możemy zacząć robić na przykład to. Dosłownie możemy teraz dostać takie bonusy. Nawet wejść w wojnę z Osmanami. Więc to jest bardzo ciekawa mechanika. Oczywiście nie możemy aż tak bardzo polegać na tym, dlatego że wiecie, możemy zostać zniszczeni, więc lepiej aż tak bardzo nie polegać na tym, że aż tak dobrze jesteśmy. W międzyczasie oczywiście trenuję dywizję, mamy dosyć duże produkcje ich, ale to też znaczy, że nasza gospodarka musi być dosyć duża. Więc postanowiłem, że najpierw wybudujemy te cywilniaczki, żeby szybciej nam się budowały militarne. No i tak w skrócie większość zmian wygląda. Teraz też, jak sami widzicie, możemy sobie porobić kilka bonusów do tego oraz też zrobić sobie pancerz. Pancerze będą potrzebne, bo jak pamiętacie, w pewnym momencie oni zaczną dawać pancerne tam dywizje do swoich normalnych dywizji, to zazwyczaj się źle kończy. Więc jeżeli możemy już kolejne dawać, to oczywiście dajemy. No i jak sami widzicie, tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej próbuję dostawać jakieś bonusy do tego i próbować tutaj przejść. Oczywiście Serbia tutaj będzie też próbowała nas jakoś powstrzymać, ale raczej nam się uda. Ogólnie możemy puścić to i zrobić dla Serbii. Mamy jakiegoś agenta, który nic nie ma? Nie, raczej wszystko mamy. I oczywiście powoli robią też naszą agencję. Jeżeli chodzi o lotnictwo, to no coś mamy w lotnictwie, tyle powiem. Po prostu to, co udało nam się wyciągnąć, to wyciągnęliśmy. Oraz teraz Osmanowie są w wojnie, więc może też pójdziemy na Osmanów, bo jak sami wiecie, najlepiej pójść na wroga, kiedy on się bije z kimś i wtedy można trochę hasnąć terenu. Oczywiście jako, że mam moda na to, że ja uznaję granicę, to będę uznawać granicę w taki sposób, żeby było... No, na pewno nie było border gora, to jest wiadomo, ale też żeby nie było coś takiego, że ja po prostu wszystko przejmuję, bo to wtedy gra jest nudna. No i jak sami widzicie, już o wiele lepiej wygląda niż jakakolwiek nasza poprzednia seria. Może przez to, że mamy kory, ale może przez to, że po prostu mamy tereny na wschód. Więc to zapewne jest w większości tego zasługa. Dobra, weźmy sobie militarki. Wiem, że to jest mała liczba, ale za to liczby, które nam pozwolą tak porobić. Ogólnie, jak sami widzicie, dosłownie zrobił nam się coś takiego. Nawet nie wiem... Czy nie możecie zrobić coś tak? I zostawmy... I dlaczego wy wszyscy, jak już to zrobiłem, to wy postanowiliście... A, lepiej uciec. Dobra. Czy możemy coś dostać? Nie, Infantry Expert, no to wiadomo, że fajne, ale chciałem coś innego. O, i się nam skończyło na to zrobić. Więc może w międzyczasie zróbmy jeszcze na to. I może będzie fajnie to wyglądało. Pytanie jest oczywiście, czy oni nie mają non-aggression z kimś. Nie, chyba nie mają. Teraz skończyła się nam tutaj wojna, ale musimy jeszcze do Belgradu pójść. Teraz to będzie naprawdę trudno. Więc myślę, że force attack, znaczy się force attack, ten rozkaz musi pójść. I musi jeszcze pójść oczywiście tutaj reszta. Czy to my zabiliśmy, czy nas zabito? Nie, my zabiliśmy. Okej. Więc jak już tutaj mamy, no to oczywiście dają ten rozkaz. Wszyscy do tego rozkazu, atakujcie i bum. No muszą jak najwięcej pójść w głąb. Więc może zamiast tego, to może ktoś pójdzie i tutaj zacznie w głąb atakować. A, akurat wypchnęli ich. Okej, ładnie to wygląda.
I tak będzie to wyglądało, że my po prostu będziemy przechodzić przez wszystkich dookoła. Będziemy na przykład próbowali ich zaatakować. Możemy to zacząć robić. Bo dosłownie mamy tak wielkie właśnie te możliwości z tym celem narodowym, że teraz to chyba jest World Conquest. Co mi się nie podoba w serii, którą miałem szybko nagrać. Okej. Wy idźcie tu. Wy przyjmijcie to. Naprawdę, jak Belgrad pada, to tylko tutaj trzeba zdobyć i to jest koniec. Okej, oboje padli, więc pas, pas, pas. Nie macie floty, słabo. Ciągle zapominam, że to tak. Okej, więc jako, że teraz tych mamy zaatakować, oni nie mają żadnych guarantees, więc bardzo chętnie was zaatakuję. Tylko najpierw się ustawcie, chyba że nam się Wargol skończył. Kiedy się kończy? A nigdy się nie kończy, bo to jest na korze. No tak, jeżeli coś jest na korze, to wtedy się nie kończy. Czy coś tutaj bierzemy? Nie, tutaj moglibyśmy sobie zacząć porabiać. Też by się przydało zacząć jeden slot jeszcze na badania do samolotów, żeby też dostać jakieś rzeczy do samolotów. Okej, mamy już realnie armię kolejną, więc ha, 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 ha. I kogo tutaj? Ciebie. On jest bardzo dobry na robienie na Field Marshala kolejnego, więc to byłoby fajnie, więc ale na razie tego nie robimy. Pytanie jest takie, gdzie jest większość naszych dywizji, która powinna być na miejscu. Okej. O, więcej dywizji, jak zwykle to jest fajnie. To znaczy, że nasza produkcja dywizji po prostu jest już na bardzo wysokim poziomie. No mamy tutaj braki oczywiście duże, ale jak tylko uda nam się nieco je odrobić, no to byłoby znakomicie. Więc tak naprawdę wysyłamy tak, czy możemy, o właśnie, o to robić. W takim razie wy dostaniecie tylko tyle, ale też potrzebujemy ciężarówek. Ciężarówki się okażą dla nas bardzo kluczowe w późniejszym momencie gry. A my tutaj mamy problemy z tym. I tak w pewnym momencie po prostu będziemy mieć wszystkie zasoby świata, więc nie będziemy potrzebowali zbytnio. Chociaż zawsze się kończy, że na przykład nie mamy tungstenu czy czegoś takiego. Okej. Wypowiadamy wojnę. Wy nie macie żadnych, ale macie z pomocników. Ale zazwyczaj, kiedy jest się takim dużym państwem, to ci volunteers to nie mają zbytnio znaczenia. Ale i tak to ich cała armia została praktycznie zmieciona po ostatniej wojnie, więc chociaż widzę, że się nawet bronią czasami. Nie wiem, po co nas ciągle do tego wysyłacie. Nie wiem, czy to dobrze, że odpowiedziałem od razu, ale nie wygląda na to, żeby było aż tak źle. O. To może być źle, jeżeli kancelowali nam. Dobra, to nie my. Dobra, więc tak, na Grecję już poszło, ale my tutaj mamy problem z tym. No i teraz wszyscy będą oczywiście nam usuwać to, więc nie, bo my później was chcemy zaatakować. Okej. Na szczęście, jeżeli będziemy mieć dużą armię, no to nie powinno być problemu. Ciągle wysyłaj mi to i myślę, że to, nie wiem, wypowiadają mi wojnę. Co jest wkurzające. Nie powiem, okej, robimy to. Podoba mi się, że jakie to jest małe w porównaniu z tym, co uzyskaliśmy wcześniej. Okej, widzę, że oni kompletnie się zabunkrowali tutaj, więc musimy wysłać całą naszą armię i rozpocząć atak taki. O, lepsze karabiny to zawsze fajna rzecz. A czy produkujemy to, co chciałem robić? Mamy to, więc tutaj jeszcze trochę czasu jest na to, więc coś innego trzeba robić.
Ćwiczenia, ćwiczenia. Trochę by się przydało stali, ale... Okej, już niech tak będzie. Tak. Znaczy się widzę, że obrona miasta jest najgorsza i... To jest taki ból. Ale nasze dywizje powinny być dobrze wyposażone. No widzę, że tam powoli udaje nam się. Okej. Okay. Zrobię tak, jak sądziliśmy, 205 dni. No to 205 dni, to może wszystko się wydarzyć. Zawsze możemy zrobić coś takiego, że... Tak, teraz zapisz. I po prostu zrobić coś takiego, że im oddać teren, później znowu zabrać. Bo naprawdę to jest wkurzające, kiedy... A i tak robi. Bo często to psuje wtedy rozgrywkę całą. Dobra, pytanie jest, czy mamy jakieś... Nie, jak mówiłem, kory się nigdy nie starzeją. A nasza produkcja armii, jak mówiłem, ona jest dobra, ale nie jest aż tak szybka, więc... Nie jest tak, że my od razu dostaniemy wielką armię na to, żeby zaatakować Reichspakt, więc... Musimy najpierw się nieco... Nieco podbudować. No jak sami widzicie, to nieco podbudowanie to jest duże podbudowanie. Ale z czasem to się nam uda. Już się chyba nam zaczęły produkować... produkować militarki, więc to jest dobre. Myślę, że zwiększenie tych produkcji byłoby najlepsze. Ale widzę, że niektórych nie produkujecie, bo nie mamy stali. No póki co stal potrzebna nam jest. Ale mamy ropę, więc... Ropa zawsze jest znakomitym. Dobra, jeszcze mamy Wargol na Turcję, więc z Turcji dostaniemy coś. Okej, czy to robić... Tutaj zawsze mogłem dołączyć do międzynarodówki dosłownie i... Czekajcie. Kurde, dopiero podczas wojny. Dobra, więc zróbmy to. No jak to wygląda z nimi? No, kompletnie stolica nie chce paść. To jest najgorsze. Tutaj też widzę braki w tym. Tutaj Iran dołączył do kogoś. Egipt wypowiedział wojnę. Ciekawe. To jest różnie, bo... To zależy od tego, czy oni będą chcieli wysłać dywizję do Egiptu, czy nie. O, wreszcie stolica pada? Jej, wreszcie stolica pada. Dobra, pos. Bierzemy flotę. Bum. I szczerze, nie chce mi się robić jakiegoś super frontu. Znaczy się super frontu, kilku frontów, więc... Wezmę tak. Wam oddam to. Confirm. Teraz wyślę po prostu tą armię na ten jeden front. A, nie muszę. I tak zaatakują wszystko. Okej. Niech się przeniosą. Poczekamy chwilkę. A, zapomniałem samolotu przenieść. Kurde, samoloty na mnie nie pomagały. Dobra. Teraz produkcja naszych samolotów powinna być o wiele lepsza, więc... Ale wyślę jednych tutaj. Dobra. Już są wszyscy na pozycji? Jeszcze nie. Kurde, komuniści wyszli. Fa. Dobra, jeżeli wyszli komuniści, no to wyślemy w takim razie tutaj. Nie wiem, dlaczego komuniści wyszli. A, skończyło się. Super. Podałem się w jednej z chwili. Skończyło się. Kurde. Co, będziecie co chwilę zapewne wojnę domową wypowiadać, żeby...
wkurzać mnie. Okej, zróbmy podwizję. Póki co. Będę teraz szedł, żeby uzyskać tutaj jak największy bonus. Okej, logistik. Możemy zacząć. I już są. W takim razie wypowiadamy wojnę. I jak tam w powietrzu? No, w powietrzu to oczywiście, że jesteśmy mistrzami. No i jeden z najgorszych rzeczy jest, że tutaj mają dużo fortów. Więc trzeba było spróbować jak najwięcej im zbić tego. Okej. Ile z nich zostało? A, jeszcze sporo. Dosłownie powoli pamiętamy tak Europę, że naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Zresztą jest, wszystkie artylerie idą pod dywizję nowe, więc akurat jesteśmy w dobrej sytuacji. Okej, to zróbmy, bo to się na pewno przyda. I tak wypychamy z tej jednej prowincji, ale później będziemy mieć problem z kolejnymi. Okej, to i tutaj, o, najlepszy samolot zrobiliśmy, w takim razie jeszcze poróbmy do niego potrzebne ulepszenia. I po tym jak zrobimy ulepszenia, to powinno być już najlepszy samolot świata. No, nie, najprostsza rzecz, po prostu zrobić poza tym i wtedy AI nie potrafi ciebie dogonić i możesz dużo, naprawdę dużo zbić tego. Okej, to może od art pójdziemy, żeby już artę sobie nieco poprawić. Czy nasza dywizja może wejść tutaj? No nie powiem. Idzie nam jakoś jako tako. Nie mamy tutaj zaopatrzenia. O, i Niemcy są podczas wojny. Super. Okej, w takim razie, jeżeli nie można ich łatwo zbić, to robimy o tak. Typowa taktyka, wyciągamy, rozszerzamy ich linię, a później i atakujemy, więc nic nowego, szczerze powiem. Dlaczego część dywizji jest nie na tym rozkazie? Trzeba. Okej, silniki zawsze są fajne, ale lepiej mieć najlepsze silniki. Co, już wszystko? Okej. Jeżeli już wszystko, to w takim razie was tutaj wysuniemy, was tutaj i waszym zadaniem będzie po prostu odciąć. Najprostsza taktyka na świecie. Musiałem pójść na krótką przerwę, więc wróciłem. Na szczęście sprawdziłem, ile jeszcze minut mogę, że tak powiem, nakrać tego odcinka, żeby nie był zbyt długi. Oraz widzę, że tutaj wielka wojna. Więc na szczęście, jeżeli Ukraińcy nas zaatakują, to nie będziemy jedyni. Oraz Niemcy zapewne będą chcieli zaatakować Rosję. Więc to zapewne będzie
ta rzecz, która po prostu zmieni. O, właśnie jak mówiłem, Rosja zaatakowała Ukrainę, więc to jest ta rzecz, którą akurat chcieliśmy i zgaduję, że pokona, dlatego że dosłownie nie mają wsparcia od Niemiec. Okej. Okay. O i kolejna wojna. Super sobie przerwę zrobiłem. Okej, okay, to w międzyczasie poszukam możliwości, bo tutaj jest kolejny research slot. Tutaj musimy mieć jedną z tych. A, dobra. To będzie najszybsza droga. Więc widzę, że nasz plan powoli działa. W głównej mierze to ma polegać właśnie na tym, żebyśmy chcieli się przebić o tak. Jak przebijemy się tędy, no to dzięki temu będziemy mogli, tak powiem, mogli przedrzeć się. Musimy oczywiście wyciągnąć mega dużo dywizji stąd, więc niech się tutaj przedrą. Też fajnie by było mieć jakieś dywizje pancerne, ale raczej się nam nie uda w międzyczasie ich porobić. Widzę, że już nasze dywizje piechoty ich mamy dosyć sporo, więc byśmy potrzebowali nieco już potworzyć ich. Tutaj część dywizji oczywiście wypchnęliśmy, ale widzę, że tak szybko się nam nie udaje tego probić. Ale jak już się nam tutaj wszystko ustawi, to spróbujemy odbić. W głównej mierze, żebyśmy o tak na przykład zaatakowali. Nasze dywizje oczywiście nie są aż takie najlepsze, ale nie są też najgorsze. Ok, więc te pance. I niech tutaj się zaczynają robić. Dziwne, że po prostu część tych dywizji po prostu jakby... To nie jest tak, że one... ich dywizje są mega dobre. Znaczy jakieś słabe. Tylko po prostu im... tak wychodzi. Dobra. Może spróbujmy o tak, bo ta dywizja to dosłownie nic nie robi. O, i Ukraina wypowiedziała przeciwko nam wojnę. Okej. Okay. Serio? Powiedzieli nam wojnę. Naprawdę jest wkurzające. Okej. Okay. Myślę, że na tym zakończę. W następnym odcinku po prostu zajmiemy się tym, bo jakbyśmy mieli jeszcze jakąś, nie wiem, kolejną armię, no to bym sobie poradził, ale nie mamy. W takim razie się żegnam, w następnym odcinku nieco poprawię, to po prostu spróbujemy szybciej podbić Grecję, no i zobaczymy wtedy, czy jak się to nam uda. Więc był z wami Trochol, no to cześć!